Hejka! Hej! Dzisiaj witamy Was w vlogu, drugi raz w vlogu Masie w dwójkę i będziemy otwierać kalendarz adwentowy. Wczoraj nie nagrywałyśmy. Otwierania, dużo, no. Tak, dużo pracy. Choinka była i jeszcze dużo innych rzeczy poza choinką. Jeszcze robiłam Kasi paznokcie świąteczne, no. Ale to Wam później pokażę. Tak, w ogóle wczoraj przyjechałam, też tego nie nagrałam, ale... No to było tak wszystko na szybko, że jakby nawet nie myślałam o tym, żeby nagrać, no bo myślałam w ogóle, że się nie wyrobię. I dzisiaj postanowiliśmy otworzyć te dwa okienka z kalendarza adwentowego celowego, więc może... Dwa ostatnie już w ogóle. Tak, a więc może zacznij, otwórz dzisiaj 23. 24 i 23 może tak. Się otworzy. Nie, otwórz pierw jedno, 23. A gdzie jest te nożyczki jakieś? Tutaj nie ma komentarza, no bo ja wiedziałam, że się to otwiera. Nie wiedziałaś, nie byłaś pewna. No bo nie miałaś tego przecież na siebie. A no tak. O, tu mamy jakieś ten rankę ze zdjęciem. Ciekawe. Wyszydełkowane. No a coś, a nie coś wyszydełkowane. Ja już wiedziałam, że to nie będzie wyszydełkowane, bo jak widziałam. Ten kształt, to już wiedziałam, że to nie będzie skrzydełka. I tak omacałam to, ci powiem szczerze, że wiedziałam, że to będzie ramka. Więc chyba teraz co to za zdjęcie złożyłaś. Aż się boję, nie? Chciałam wydrukować w Rossmanie, ale gdzie byłam w Rossmanie, to było wszędzie na ten, aż osoba... O Jezu! Tutaj. Ja chciałam to zdjęcie do kamery pokazać, ale chyba się wstydzę. Nie, wbijajcie na mojego Instagrama, tam pokażę na Instagramie to. To jest najlepsze. No, to są same takie, wiesz, takie śmieszne zdjęcia, gdzie ja miałam w telefonie. A jak ty wpadłeś na to, pomysł na to? No tak po prostu, spontanicznie. Ale ty już wiedziałaś... Tak, ja tego kolażu jeszcze nie miałam zrobione, wiesz? I dlatego miałam, że nie jest jeszcze zrobione. To tak sobie pomyślałam, że jak na to spojrzysz, to ci już niech na twarzy pojawi. Teraz ja otworzę 23. Ja nie pamiętam, co ty masz. Takie miękkie coś, to może kojarzysz. Zaraz zobaczymy. To będą znowu jakieś majtki albo coś tego typu. Czemu? No nie wiem, bo takie miękkie. O, a, już wiem, co to jest. Skąd wiesz? No bo to w kroju. O, jakie fajne! Patrzcie, skarpety z kotem. O, dzisiaj je ubiorę. I z tyłu jest jeszcze napis Merry Christmas i to jest na takim antypoślizgu, że... Tak? Tak. A, no. Mega. I ty mówisz, że nie masz świątecznych rzeczy. No to wiesz, już tak pod koniec, akurat nie? Akurat jest tutaj, no. Dobra, i teraz ja otwieram ostatnie okienko w tym roku. A, teraz już wiem. Żebyś była jeszcze piękniejsza. Tu jedne komentarze. O, co to jest? Cztery maski do, tak. Do twarzy? Tak, a to no. Są jakie? Glitter? Tak, takie peel-off do ściągania. To jest takie, wszystko, wiesz, że jak na twarz wkładasz, nie? No. To podobno ci zastyga i ją tak ściągasz płatem. A, i to są aż cztery sztuki. Dobra, teraz ja kolejny, to nie mam pojęcia, czego się spodziewać w tym cukierku. Patrzymy, co tu jest. 20. Masażer do głowy. A wiesz, że ja chciałam taki kupić sobie, żeby wcierki sobie wcierać? No, jakby wiem, że to jest przydatny gadżet, nie? No. Taki masażer do głowy, taki pająk, że jak... Pająk? Tak trochę wygląda, nie? A, no. Że jak gościa tak po prostu wkłada i się robi masaż głowy. I powiem Wam, że ja takie coś nawet chciałam kupić. Ostatnio tylko, że nie byłam nigdzie, gdzie takie rzeczy by były po prostu. No, ale na pewno przydatny gadżet i na pewno go wykorzystam. W ogóle otworzyłeś moje... Takim ostatnie oto okienka. Cudem chciałam powiedzieć. Wszystkie okienka, jakby wszystkie te paczki w tym roku. Szybko, w sensie no mi szybko zleciało też, ale... Standardowo podsumowanie kalendarza. Co dziutkiu najbardziej chodzi? Lub to co niedawno, na pewno to. No, a... To i czekaj, coś jeszcze takiego było. Ta rura. Taka rura? Do dzikania. Tak, no dokładnie, no. A tobie? A mi co utkwiło w pamięci? Też bym musiała tak pomyśleć bardziej, ale na pewno to do biurko, takie biurkowe, na taki organizer biurkowy. No, to tak spontanicznie kupiłem, pamiętam. No, ten taki biurkowy organizer. O, wiem co, te takie chrupki, te takie snaki, one były mega dobre i ja wiem, że ja je sobie tak podjadałam i chyba w jeden dzień aż skonsumowałam, także to było na pewno takie jedno z też ciekawszych nowych rzeczy. Jak ostatnio byłyśmy we dwie, to Biśka się kręciła, teraz tak samo, nie? No. No i dzisiaj mamy ten wigilijny dzień, jeszcze... pracowity dzień, jeszcze dużo pracy przed nami. W ogóle coś kurczą, bo jest 14. 01. 01, już ja pienię. No.
My już jesteśmy co prawda po Wigilii, ale zawsze miałyśmy z Kasią taką tradycję, że pokazywałyśmy Wam outfity na Wigilię i makijaż, a więc się Wam pokazuję, jak wyglądałam na Wigilii. Włosy sobie delikatnie pokręciłam, ale już opadły trochę. Makijaż to jak widać taki delikatny, postawiłam, znaczy delikatny. Nie jestem delikatny, ale taki w brązach. Tutaj też słabo widać, bo jest słabe światło. No i założyłam taką sukienkę czerwoną, świąteczną i ona jest sensei. Także tak wyglądał mój outfit świąteczny. Hejka, my już jesteśmy po Wigilii, już w ogóle długo, dużo po Wigilii. I chcę Wam pokazać mój outfit, jaki miałam. No, taki zwykły. Jakbym szła na rozpoczęcie roku szkolnego. Nie? Raj to by są z AliExpress, to pewnie mówiłaś. Tak, nie mówiłam jeszcze tego, no, ale ja też mam takie. No. Są z AliExpress, to takie grube. Link będzie na dole w opisie chyba. Bo są mega. No. I pokażę Wam teraz moje paznokcie. Robiłam kosmetyczki Marty. Tak wyglądają. Dobra, a już teraz byśmy chciały zakończyć tegorocznego vlogmasa. Był on dosyć taki, bym powiedziała, nijaki. Nie udało nam się to, prawda, codziennie nagrywać. No to nigdy nam się tak nie udało. W zeszłym roku nagrywaliśmy. No chyba nie. Tak, ale nie były łączone też. Nie było właśnie. Ani jednego nie było w zeszłym roku łączonego. Nie, nam się w zeszłym roku udało właśnie nagrać. Wszystkie były tak na początku. Myślałam, że w tym roku też się uda. Ale ja od razu już wiedziałam, że nie. Tak, a ja tak jeszcze miałam taką skrytą nadzieję, że może jednak coś będzie. Ogólnie szybko minął czas. To chyba jak co roku. No jak zawsze. Jak zawsze. Mam nadzieję, że za rok będzie nam dane również nagrywać tego vlogmasa. I co? Dziękujemy Wam za oglądanie. Życzymy Wam jeszcze wesołych świąt. Szczęśliwego nowego roku i dużo sukcesów w nowym nadchodzącym roku. Czego tam sobie zamarzycie i jakie cele sobie postawicie. Mamy nadzieję, że wszystkie je zrealizujecie. Więc do zobaczenia wkrótce. Pa! Pa!